Choć nie mają już własnego boiska, to osiągają sukcesy i pną się do góry. Piłkarze KS Rybak Trzebież wywalczyli awans do rozgrywek A-klasy. 9 czerwca na stadionie przy ulicy Siedleckiej w Policach piłkarze Rybaka zmierzyli się z drugim zespołem KP Przecław. Trzebieska drużyna zwyciężyła spotkanie 6-1. W tamtym roku próbowaliśmy walczyć o A-klasę. Nie udało się, zajęliśmy drugie miejsce. W tym roku się udało. Tak jak było dzisiaj widać, chłopacy na boisku dali radę. Chciałbym serdecznie podziękować chłopakom, całemu sztabu szkoleniowemu, prezesowi. W szczególności tym chłopcom, którzy tutaj na co dzień trenują. No, na dzień dzisiejszy no, mamy problemy takie, że nie mamy swojego boiska. No, ale mamy nadzieję, że tutaj gmina dostrzeże nasz trud, nasze wysiłki i że tutaj z awansem do tej A-klasy powstanie nowy obiekt w Trzebieży, na co liczymy, na co liczy cała Trzebież. I chciałbym serdecznie podziękować wszystkim kibicom, którzy dzisiaj nam dopingowali. Początek meczu zdecydowanie należał do drużyny z Przecławia. Przeciwnicy trzymali się blisko bramki Rybaka i oddawali pewne strzały. To podburzyło drużynę z Trzebieży, która postanowiła obrócić losy meczu i rozpoczęła zdobywanie bramek. Mecz zakończył się zdobyciem 6 bramek przez drużynę Rybaka. Honorowego gola oddała też drużyna z Przecławia. Zwycięstwem Trzebieżanie zapewnili sobie awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Nie zabrakło też wsparcia kibiców.